i z... Jestem z Stowarzyszenia Open Street Map Polska i jakby przez nich chcę zaprezentować właśnie projekt OpenStreetMap, że tak powiem, czym to się je i chciałbym też polecić uwadze właśnie ten projekt. Czy jest na sali ktoś, kto w ogóle słyszał o takim projekcie? Okej, okay, a czy ktoś pokusił się o edycję? Okej, okay, a czy ktoś zgłosił buga? Czy jakiegoś błędu? Czy zgłosił błąd? Tak, wiem, że nikt nie podniesie ręki, bo to nie jest obecnie dostępne. Znaczy, nie jest dostępny tak z podstrony, a choć powinno być dostępne i być może będzie za niedługo dostępny dzięki osobom, które podjęły się lekko lepszej strony. Czyli generalnie tak, OpenStreetMap streszczany jako kartograficzny odpowiednik Wikipedii, to znaczy mamy stronę, mamy zakładkę edytuj, mamy surowe dane, możemy coś poprzesuwać, możemy coś dodać, klikamy zapisz, po kilku minutach mamy wynik. Czy coś pominąłem? Tak, to jest projekt, w którym edytujemy mapę całego świata. To jest o tyle fajne, że jeśli właśnie gdzieś wyjeżdżamy, warto też się pobawić w mapę za granicą, nie tylko u siebie. No i też fajnie widać, jak współpraca międzynarodowa też polega. No i dla pewnie osób, które jakoś chcą też wykorzystać twórczo te dane, no to na pewno ważne dla nich, że mają w miarę spójne dane dla całego świata. Także jeśli robią gdzieś projekt w Polsce, równie dobrze można szybko go przeportować na inne kraje i w zasadzie nie powinno być to odczuwalne. No tak, ale mamy przecież Google Maps, mamy jakieś targa polskie, mamy Bingi i tak dalej, po co się to bawić? Przede wszystkim licencje. Przez dłuższy okres czasu OpenStreetMap był dostępny na licencji Creative Commons by SA 2.0. Z pewnych względów postanowiono stworzyć osobną licencję Open Database License i obecnie właśnie baza danych OpenStreetMap jest przechowana na tej licencji. Jednak jeśli ktoś wykorzystuje same, jak to się nazywa, żargonie kafelki, czyli wyrysowane już, znaczy to, co widzimy od razu na mapie gotowej, to te rysunki są nadal dostępne na licencji Creative Commons, czyli jeśli ktoś na przykład potrzebuje do plakatu, no to licencja Creative Commons nadal obowiązuje na rysunki. No właśnie, Google Maps właśnie może nie wiedzieć o naszej ulubionej kafejce. To jest właśnie plus OpenStreetMap, że możemy właśnie dodawać w swojej okolicy wszystko, co chcemy. Było kiedyś takie hasło ukulane przez kogoś ze społeczności: zacznij od swojego ogródka. I właściwie tak najlepiej zacząć się bawić w OpenStreetMap, zobaczyć, co jest w okolicy. Można mieć zawsze aktualną nawigację samochodową. To też pokażę na następnych slajdach, między innymi zastosowanie OpenStreetMap. I właśnie jednym z takich profitów, przez które sporo osób zainteresowało się właśnie projektem OpenStreetMap, to jest darmowa nawigacja samochodowa. No i właśnie plusem tego jest, że mamy ją aktualną, o ile ktoś ją uaktualni. Tu jest na haczyk, no, jeśli sami tworzymy mapy, to wtedy na pewno wiemy, że dane są aktualne. Niektóre miejsca na innych mapach podziała plan. No właśnie, tu jest problem na przykład w Google Maps. Powiedzmy, o ile w powiatach grodzkich, czy w większych miastach w Polsce mapy wyglądają całkiem przyzwoicie, o tyle, powiedzmy, mniejsze powiaty, to po prostu jest czasami jedna kreska. Czasami tak wyglądają całe kraje, na przykład tam Białoruś, nie wiem, czy wygląda jakoś specjalnie imponująco w danych komercyjnych, tak samo, powiedzmy, jakieś północne Korea, chociaż to już trochę ekstremalny przykład. To jest przykład, jak wygląda miasto Magadan w Rosji.
takie małe porównanie Google Maps a OpenStreetMap. No, Rosja ma dosyć fajną społeczność i widać, że trochę się starają. No, wyrysowali wszystkie budynki, ulice. Także jeśli się da, to jasne, ludzie sobie po prostu rysują. Tu jest przykład może bardziej lokalny. Jeden z użytkowników to jest wieś pod Wrocławiem. Po prostu wyrysował sobie całą wieś, dogadał się z jakimś lokalnym stowarzyszeniem, które zresztą działał, i po prostu wywieszono sobie takie gotowe mapki wsi na przystankach autobusowych razem z rozkładem ulic i tak dalej. Także no, jeśli ktoś jest zainteresowany czymś takim, to bez problemu można takie rzeczy robić, w razie czego stowarzyszenie nie pomoże w rozwijaniu takich właśnie akcji. Co można narysować? Narysować można teoretycznie wszystko, co można opisać współrzędnymi. To znaczy, postoje własnych samochodów lepiej nie zaznaczać, ale jakieś wszystkie trwałe rzeczy, to nie ma żadnego problemu, aby znalazły się na mapie. Można też... To też zależy również od danych źródłowych, bo można rysować nie tyle z... inaczej. Albo jeszcze inaczej, bo to będzie później. Może chwila o architekturze, czyli jak to wygląda troszkę od kuchni, bo pewnie część sali na pewno jest niezainteresowana. Powiedzmy, że mamy sobie taką ulicę w Częstochowie. I jak ją możemy opisać? Tutaj pod rysunkiem właśnie widać, jak to wygląda. To znaczy, dane są w ogóle przetrzymywane... Dane zwracane z serwera są w postaci XML-owej. Mamy je jako parę klucz-wartość. I tutaj mamy na przykład, że to jest ulica Wojska Polskiego. Highway Primary, to znaczy, że to jest droga pierwszorzędna. W Polsce to jest akurat droga krajowa. Tu też oczywiście lokalne społeczności ustalają mniej więcej, jakie poziomy są dla jakich dróg na przykład. REF 1 to jest droga krajowa numer 1. Trzy pasy, maksymalna prędkość 80 km na godzinę, powierzchnia asfaltowa, oświetlona. Oczywiście tagi można mnożyć, ciągnąć to w nieskończoność, także w zasadzie jak ktoś ma inwencję twórczą, to tak może dodawać tagi w zasadzie. Baza jest otwarta, każdy, kto ma jakiś pomysł, jak można ulepszyć mapę, można bez problemu dodać. Tu jest przykład. Po prawej, waszej też prawej? Tak. Po prawej jest zdjęcie, jak wyglądają dane surowe. Po lewej mamy właśnie taki kafelek, czyli to, co nam wyrenderował serwer. Tutaj widać właśnie tą samą drogę, to jest ta droga pasmowa. I po prawej stronie w danych do edycji widać sobie zdjęcia satelitarne. Tutaj warto dodać, że są to zdjęcia satelitarne z platformy Bing, czyli dzięki naszemu wielkiemu Microsoftowi mamy dostęp do ich danych satelitarnych, znaczy mamy taką ekskluzywną zgodę. I właśnie, rysujemy na podstawie na przykład danych satelitarnych, w efekcie dostajemy takie drogi i poniżej jest notacja, powiedzmy, że chcemy sobie pobrać dane z... Żargonicznie się nazywa boundary box, czyli z obszaru określonego, powiedzmy, prostokątnym czerek współrzędnych. I tu jest przykład, co otrzymamy. To znaczy, pojedyncze węzły są, jak widać, wszystko jest XML-owo. To znaczy, pojedyncze węzły, każdy węzeł posiada unikalne ID. Visible i action to są może pomijane, ale w każdym razie każdy taki node ma parametry właśnie współrzędne lat i gąd, jak to się tam po prostu nazywa, szerokość i długość. W każdym razie tak, mając kilka nodów, można je spiąć w way, czyli w drogę. I w drodze właśnie mamy tutaj odwołania do kolejnych dwóch nodów, to znaczy, że ta droga składa się powiedzmy z dwóch nodów, które są powiedzmy gdzieś tu i tu. Wtedy mieliśmy jedną kreskę taką połączoną tymi dwoma punktami.
tu widać te wszystkie tagi umówione poprzednio, one są wpisane jako kolejne znaczniki. Oczywiście w punkcie także mogą mieć takie znaczniki, na przykład powiedzmy, że mamy skrzyżowanie na drodze, to wtedy właśnie node ma dodatkowy tag highway, coś tam pedestrian, jakoś tak się nazywa, ale to nieważne. Tu już trochę powiedziałem o tym, skąd pozyskiwać dane. Właśnie między innymi mamy zdjęcia lotnicze z platformy Bing. Oprócz tego mamy zdjęcia, które uzyskujemy od samorządów, to mówię szczerze, jeśli chodzi o Polskę. Nie ma nawet tak źle, jeśli chodzi o polską administrację, jeśli chodzi o właśnie wysępienie tych danych z samorządów. Dlatego między innymi na Śląsku jest dosyć dobrze wyrysowane ze względu na to, że dostajemy po prostu dane bardzo, bardzo fajnej jakości. Oprócz właśnie zdjęć satelitarnych, czy takich tam z góry widzimy wszystko elegancko, drugie podejście to są właśnie zdjęcia z aparatu połączone ze śladem GPS, wtedy mamy spłużone w zdjęciach, wszystko jest fajnie. Wrzucamy do programu i dzięki temu możemy sobie na mapce od razu podglądać, co w danym miejscu tam wyszliśmy na zdjęciu i to właśnie przenosić na mapę. To przez wiele lat było właściwie podstawa funkcjonowania serwisu, bo zdjęcia satelitarne to jest może nie nowość, ale to powiedzmy od 2 lat może. Kolejna sprawa to są właśnie importy od samorządów czy od firm, tu myślę od samorządów, bo to jest bardziej jeśli chodzi o Polskę. Ze swojej strony tu powiem, jak mniej więcej wygląda współpraca z samorządami. Jeśli chodzi o Śląsk, to napisałem w zasadzie do wszystkich powiatów na Śląsku, jeśli chodzi o pozyskanie punktów adresowych i obrysów budynków. Mniej więcej jest 90% zgoda na udostępnienie, dzięki czemu właściwie Katowice, Zaniedbogliwice, bodajże Rybnik, całe Zabrze. Jest sporo miast po prostu, w których dane już zostały zaimportowane. To może jeszcze taka krótka statystyka. Pod koniec stycznia mieliśmy 600 tysięcy punktów adresowych w Polsce. Kilka dni temu mieliśmy ponad 1 000 000, czyli w zasadzie możemy przez 2 miesiące podwoić swoją bazę punktów adresowych. No to przykład właśnie dla nawigacji, czyli jeśli ktoś interesuje się dojazdem do Śląska, to raczej trafi, a nie wyląduje gdzieś tam w jeziorze. Ciekawą opcją są zdjęcia latawcowe. Jeden z członków zarządu stowarzyszenia właśnie bawi się coś takiego. To znaczy bierzemy solidny latawiec, podpinamy aparat i puszczamy wysoko w niebo. On się akurat bawił w to w Warszawie, przez co musiał potem, że tak powiem, załatwiać sprawy z nadzorem lotniczym, czy jak się tam nazywa, bo to leciało 100 metrów w górę i tam mogło robić pewne problemy z samolotami, ale na szczęście nic się nie stało. Oczywiście kilka aparatów odleciało sobie. Bawi się też z balonami. Balony właściwie mają jeszcze większy współczynnik ucieczki, więc jeśli ktoś ma kasę na jakieś sprzęty, to może sobie wysyłać to, ale no, musi wiedzieć, że może nie wrócić do tego strzępu, lepiej nie podpinać. Skąd brać dane wiemy, skąd nie brać danych? W zasadzie całej reszty nie brać danych, to znaczy wszelkie mapy komercyjne. Oczywiście trzymamy się w miarę mocno wolnych licencji i nie chcemy sobie brudzić danych właśnie różnymi takimi dziwnymi sprawami. Czyli nie rysujemy z Google, nie rysujemy z różnych dziwnych innych serwisów. Nie rysujemy także zdjęć satelitarnych Google'a, chociaż wydawałoby się, że teoretycznie, no okej, zdjęcia satelitarne z Binga, z Google'a, no to was the big deal. Nie mamy zgody, nie rysujemy, prosta sprawa.
I też jest taka sprawa, że w mapach komercyjnych często zdarzają się takie rzeczy jak easter eggi. To znaczy, w mapach autorzy umieszczają pewne elementy, które, że tak powiem, dla większości nie są jakoś super istotne, ale pozwalają wychwycić pewne rzeczy, dzięki którym można zauważyć, że dane na przykład zostały jakoś skopiowane. Typu gdzieś w Anglii była właśnie taka sprawa, że no właśnie na jakiejś mapce umieszczono taką buźkę, którą to zaznaczono jako LIE, coś tam, CN-LIE, to skrót. W każdym razie no, ktoś poszedł sobie sprawdzić i okazało się, że takiej uliczki za bardzo nie ma. No, jeśli ktoś by na przykład sobie tam pokopiował dane z takiej mapki, no to mógłby być problem generalnie. No, i druga sprawa to oczywiście, no, że dane mamy zafałszowane. Też nikomu na tym nie zależy. Powiedzmy, że chcemy coś dodać. Pytanie, jak dodać? Tutaj mamy trochę opcji do wyboru. To znaczy, jeśli wejdziemy sobie na stronę OSM.org i u góry mamy ładną zakładkę edytuj, to wylądujemy w edytorze Potlatch opisanym na dole, opartym na Flashu i niezbyt rekomendowanym przez zdecydowaną większość społeczeństwa, która potem musi po użytkownikach używających Potlatcha sprzątać. Co nie jest fajne, ale jednocześnie jeśli ktoś chce dodać jakieś proste dane, to nie ma większego problemu, to znaczy jeśli chcemy dodać jakąś kafejkę, to wystarczy sobie przeciągnąć z bocznego menu i po minucie mamy go dane. Właśnie dlatego jest bardziej stosowany do jakichś doraźnych edycji. Mało wydajny, no Flash. Najbardziej popularny edytor dla zaawansowanych, chociaż nie tylko właściwie, jeśli ktoś chce sobie jakoś tam wygodę, jest program Yosm. Napisany w Javie. On jest, powiedzmy, taki trochę bardziej nerdowski, ale pozwala operować na większej ilości danych. Można sobie dane filtrować, jakoś tam ukrywać, powiedzmy, mamy miasto super wyrysowane, ale chcemy tylko ulicę pokazać. Odfiltrujemy sobie resztę danych, nie ma problemu. Możemy sobie coś tam operować. Są bardzo fajne wtyczki do Yosma. Też pisane oczywiście przez społeczność, także w zasadzie wszystko jest otwarte. Jest jeszcze taki program Mercator, to dodam tak z czystej ciekawości. Jeśli ktoś jest zainteresowany, powiedzmy, jakąś technologią GIS-u, czy jakichś danych geoprzestrzennych, to na pewno Mercator mu najbardziej podejdzie, bo to jest program, że tak powiem, bardziej dla tych GIS-owców napisany, co dla ludzi, którzy operują już na danej przestrzeni. No właśnie, zacząć najlepiej od swojej okolicy, tutaj właśnie jest zakładka edycja tam obok mapy. No i sprawdzić właśnie, czy są fajnie wyrysowane drogi, czy wszystko, co jest warte znaczenia, jest zaznaczone. O jakieś atrakcje, zabytki, czy ulice mają nazwy, to jest oczywiście wszystko ważne. Oprócz tego, jak można pomóc w projekcie? No wiadomo, może nie wszyscy mają czas, czy chęci tam bawić się w te dane. Oprócz testowania można przesyłać ślady GPS. Tutaj też współpracujemy z firmą, jedną firmą transportową. Współpracujemy także z firmami taksówkarskimi, które nam też udostępniają dane. Współpracujemy też z nimi w sprawie wizualizacji. Można pomóc rozwijać oprogramowanie. No tu jest duże pole wyboru od C do JavaScriptu, praktycznie przez wszystkie języki i zawsze coś się znajdzie do roboty. Można śledzić remonty. Tutaj planujemy jako stowarzyszenie postawienie takiej strony, gdzie właśnie postawić bardziej na user-friendly, znaczy po prostu przepnie się pineskę tutaj zamknięte. Ktoś to poprawi i nie ma problemu. Można zgłaszać błędy. Jest taka strona jak awesomebugs.org i właśnie nie ma. Tam kiedyś może czasami ktoś dodaje błędy. Zwykli śmiertelnicy za bardzo nie dotrą tam, no bo nie mają jak. No ale to urok otwartego oprogramowania. Każdy rzeźbi co chce. Właśnie, można też pić do urzędów w sprawie danych. Tutaj jako stowarzyszenie mamy trochę doświadczenia. Jeśli ktoś widzi, że jego miasto jest dosyć słabiutko wyrysowane, to może się nas zwrócić. Hej ludzie, sprawdźcie to miasto, bo jest do szalu, nie? Ja chcę tam jeździć, a tam.
Także napiszę do tego urzędu, nie ma problemu. Jeśli mają dane, to nie mają wyboru. Muszą to zrobić. Znaczy, no teoretycznie muszą, a w praktyce wymigują się niektórzy lepiej albo gorzej. Wspominając coś o OpenStreetMap Polska, tu oczywiście taki disclaimer, że projekt OpenStreetMap jest globalny. OpenStreetMap Polska jest jakby stowarzyszeniem sympatyków i tak siłą rzeczy najbardziej aktywnych użytkowników. Nie jesteśmy właścicielem żadnych danych, czyli w zasadzie co robimy. Jesteśmy stowarzyszeniem, promujemy OpenStreetMap, organizujemy tak zwane mapping parties, to znaczy jest taka opcja, że na przykład kilka osób zgrywa się, jest taka paczka i na przykład jedziemy w to miejsce wyrysować. Jedziemy tam na weekend po prostu na przykład zaznaczyć wszystkie kafejki, czy co tam jest w okolicy. Także fajna też opcja na integrację, na jakieś wymiany doświadczeń i tak dalej. Zapewniamy wsparcie, no zapewniamy jak zapewniamy. Jeśli ktoś zwróci się z jakimś problemem, to na pewno odpowiemy w tej kwestii. Nie ma problemu. Utrzymujemy też stronę osmapa.pl, to jest powiedzmy inny rendering tych samych danych, bardziej ustawiony na stronę turystyczną. Tutaj współpracujemy z portalem trail.pl, który zajmuje się tak fachowo turystyką i właśnie dla nich robiliśmy ten rendering. Przy okazji oni tam udostępnili nam te dane, także możemy sobie dozwolą na nich operować. Jest strona osmap.pl, albo to dłuższa, gdzie się można pomylić. Mamy Face'a, także jak ktoś chce, to może tam zlajkować, czy się pytać. Teoretycznie można zadać pytanie, co ja z tego będę miał. No, jak w projektach open source'owych, to myślę, że większość między innymi zna pytania, czyli tam znaczy zna odpowiedzi, czyli jakaś satysfakcja, znajomości, powiedzmy, że jakieś wyszkolenie się w pewnych aspektach. No uznanie jest nieśmiertelność, no to można też to dodać. Inna opcja, co zrobić z danymi? To jest właśnie przykład nawigacji, to jest program OSMAP na Androida. Obecnie najbardziej popularna nawigacja między innymi samochodowa. Ona jest całkiem fajnie rozwinięta, nie ma tego super widoku 3D z budynkami wyrastającymi, które tylko męczą procesor. No jeśli komuś się nie podoba, to oczywiście są też inne aplikacje. Na markecie można sobie wpisać OpenStreetMap i skopiuje tego od groma. Te programy są tyle fajne, że można sobie po prostu zgrać dane do telefonu i można korzystać z niego całkowicie offline. No, zawsze warto mieć na przykład mapę Polski, jak coś tam potrzeba, to bez problemu można sobie coś poszukać. Obecnie też w stowarzyszeniu wypuszczamy co 3 dni nową kompilację, także jak ktoś chce mieć jakąś super dane na bieżąco, to może sobie od nas pobrać. No w tym programie są tam jakieś komunikaty głosowe, zapisywanie śladów i tak dalej, no to tam już zostawiam do dyspozycji eksplorowania jakichś danych. Inna sprawa. Część użytkowników bawi się w tak zwany indoor mapping, czyli zmapowanie wnętrz budynków. To jest przykład lotniska w Lublinie, chyba jest tam jakieś lotnisko. To jest chyba to lotnisko, tutaj jest właśnie rendering postawiony na tej samej mapce, co na głównej, czyli na bibliotece Leaflet. Dane są po prostu pobierane przez API na żywo i renderowane przez JavaScripta. Można się bawić nieskończoność z takimi danymi, które widać są kropki, to są wejścia do budynków, te zaczerwienione, nie wiem czy tam widać, to jest część tam zaznaczona prywatna, gdzie nie ma wstępu. No można się bawić nieskończoność. Inny przykład, mapa cmentarzy, tak samo nie ma problemu. Grób jak grób, zawsze można zaznaczyć, chyba się nie przemieści. W każdym razie tak samo na tej samej zasadzie działa. Wiem, że jeden cmentarz na Podkarpaciu, jedna osoba sobie po prostu całkowicie
zmapowała, tam jest chyba wydaje, że 100 wrogów. Nie mam problemu z podpięciem wyszukiwarki. Dodajmy więcej grobów, mamy mapę grobów całego świata. W zasadzie jest możliwość nieskończonej edycji. No, jest taka aplikacja Grobonet bodajże. Znaczy, nie z nami związana, ale generalnie oni, to jest firma, która właśnie zajmuje się opracowaniem map cmentarzy. I oni to mają strasznie toporne. A wpuścić do urzędu ludzi, niech przeuczą, wezmą jakichś stażystów. W tydzień zrobią zdjęcia nagrobków i jest 1/3 kosztów mniej, tylko zapłacą stażystom za robienie fotek i wprowadzanie. No i dane właściwie są gotowe dla urzędów. Nie ma problemu. I takie dane open oczywiście są wszystkie do edycji, do uzupełnienia. Kliknie się więcej, są linki do Wikipedii, dokładne daty, zdjęcia grobu, wszystko. Jakieś podotryski, można wszystko podpinać generalnie, jak kto ma ochotę. Dobrze, zostawię kontakt. Mój mail to jest pawomapa@openstreetmap.pl. Mamy kanał wircowy na OFTC. Można wbijać, zawsze ktoś jest. Mniej lub bardziej aktywny. Jest forum, nie wszyscy lubią forum, bo jest Bajzel. Ale jeśli ktoś lubi, to można oczywiście wbijać się w temat dla początkujących, tam można nam truć i ktoś tam odpowie. Jest lista dyskusyjna, mało aktywna, ale też można korzystać oczywiście. Tu na koniec dałem jeszcze taki mały przykład. Tu jest zrzut mapy z Bytomia rok 2000, może 8, może 9. Tak wyglądało. Połowa danych jest złych. Druga połowa danych, no zresztą zobaczycie za chwilę, tak wygląda po mniej więcej roku, może dwóch. Tak wygląda obecnie. Może się wydawać, że ta mapa jest kompletna. Zapewniam, że nie jest. Tutaj w tym górnym nie za bardzo widać, że oprócz alejek na ogródkach działkowych są zaznaczone także wszystkie płoty. Także no, można się bawić. Tu są wyrysowane wszystkie linie kolejowe, które można zauważyć. Tu są już nieużywane linie, które kiedyś były. Tu jest szpital zaznaczony wszystkimi parkingami i z drzewami. Także no, jeśli ktoś lubi, to oczywiście można się w to bawić. Tu są linie energetyczne, oczywiście są osobne renderingi tylko dla linii energetycznych zaznaczonymi woltażami, ilości drutów, co tam idzie. Ja się na tym nie znam, ale wiem, że są ludzie, którzy się tym jarają, bo to lubią to rysować. Tak, i to by było tyle, jeśli chodzi o prezentację. Pokażę jeszcze takie appendix generalnie. Jeśli kogoś interesuje wykorzystanie OpenStreetMap, tu jest taki link, prawo autorskie i licencja. Tutaj jest w miarę sensownie napisane human readable, co trzeba zrobić, żeby mapka była w porządku ustawiona. Tu jest link do biblioteki, na której wszystko stoi, czyli biblioteka Leaflet. Polecam się z nami, to bardzo fajna sprawa, jeśli ktoś chce sobie wstawić mapkę. Tak, tu jest taka mapa techniczna naszego stowarzyszenia. Tu jest przykład adresów, to się za chwilę pokażę. Całkiem jakby trochę osobnym dziełem jest właśnie OSM3D, czyli renderowanie danych 3D w OpenStreetMap. Czyli mamy budyneczek, możemy dodać sobie wartość, że ma wysokość 20 metrów. No i jeśli komuś chce się napisać o programowaniu, no to ten budynek wystrzeli 20 metrów w górę. Tu jest całe miasto, praktycznie gdzieś tam w Paryżu też jest zrobione. No tu są przykłady dosyć dziwnych rzeczy, które można zrobić niekoniecznie z sensem. Oczywiście inne. Aha, oczywiście. No dobra, to już kończę.
przykład wizualizowanych, czyli odległość ulicy, czy tam dzielnicy od parku. Tak, na przykład, co można robić z danymi. I tu jest jeszcze jeden przykład z danymi 3D, czyli elewacja terenu plus wyrywy budynków plus dachy. Wiem, że jakieś miasta się w tym też pobawią, no wiadomo, że można zrobić to taniej, czyli za darmo. Tu jest przykład pokrycia adresów w Polsce. Nie wygląda to fajnie, pod koniec roku zapewniam, będzie wyglądać dużo fajniej. Na pewno. Jeśli chodzi o Śląsk, to praktycznie no, to już jest dosyć gęsto. No, Warszawa jest dosyć też rozrosła. To w zasadzie dwie osoby się bawiły w pozyskiwanie danych, no widać jak to wygląda. No dobra, to dzięki wielkie. Aha, dodatek jeszcze. Jeśli kogoś interesuje cokolwiek związanego z OSM-em, to jest postawiona... Co to się upierasz? Co? O, przeszło. Jest wiki Open Street Map, tam jest bałagan, ale większość informacji, które chce ktoś wykorzystać technicznie, to tam jest. Są jakieś przewodniki, jakieś tutoriale, rzeczy dla deweloperów, także jeśli ktoś jest zainteresowany, to może tam zerknąć i polecam tak ze stowarzyszeniem, bo można się łatwo zgubić w projekcie i zrezygnować. I tym pozytywnym akcentem zakończę prezentację. Dzięki wielkie.